Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Zmienia się moderator, ale nie zmienia się temat. Cały czas będziemy rozmawiać o osobie ludzkiej, katolikach i osobie ludzkiej, szansach i zagrożeniach. Rozpoczynamy drugą sesję Międzynarodowego Kongresu, właśnie zatytułowanego Katolicy i osoba ludzka, szanse i zagrożenia, który jest organizowany wspólnie przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Katedrę Filozofii, Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Instytut Świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość. Na samym wstępie, skoro mówimy o osobie ludzkiej, to w tym momencie mnie osobiście przychodzi na myśl osoba świętego Tomasza z Akwinu, który mówił, że człowiek stanowi kompozitum duszy i ciała. Ciało zaspokoiliśmy poprzez tą przerwę obiadową, natomiast teraz będziemy w dalszym ciągu zaspokajali naszego ducha poprzez tą strawę intelektualną. A o godzinie 18 przeżyjemy najważniejszą godzinę tutaj na tym naszym spotkaniu, Eucharystię, która będzie sprawowana w pobliskim sanktuarium, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Ignacy Dec. W tej sesji wysłuchamy czterech wystąpień. Jako pierwsza swój referat wygłosi pani Agnieszka Słowik, która jest terapeutą rodzinnym, przewodniczącą zarządu Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Uzależnionych Powrót z U. Wiemy, że osoba ludzka doświadcza współcześnie bardzo wielu zagrożeń, które w sposób negatywny mogą wpływać zarówno na zdrowie, ale także i życie. I myślę, że właśnie pani Agnieszka te tematy poruszy w swoim wystąpieniu, w tym referacie, który jest zatytułowany Człowiek wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. Chciałem tylko podkreślić, że temat ten wpisuje się nie tylko w tematykę kongresu, w którym aktualnie uczestniczymy, ale również w tematykę projektu, który realizuje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Projekt ten zatytułowany jest Masz jedno życie, stop dopalaczom. Więcej o tym projekcie możecie Państwo poczytać w dostępnych broszurach przed aulą, a po zakończeniu prelekcji pani Agnieszki ja też jeszcze powiem kilka słów o konkursie, który Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizowała w ramach tego projektu. A teraz bardzo proszę panią Agnieszkę o wygłoszenie referatu. Witam Państwa serdecznie. Jest mi niezmiernie miło. Jak zostałam przedstawiona, na co dzień pracuję w stowarzyszeniu, w organizacji pozarządowej. Problematyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży zajmuję się od 27 lat. Na co dzień pracuję z rodzinami, przede wszystkim rodzicami, opiekunami dzieci sięgających po narkotyki. I już tak na wstępnie trochę zacznę od tyłu. Wszystko, co zacznie, będzie tutaj dzisiaj przeze mnie wypowiedziane. Chciałabym, żebyśmy trochę ulokowali i umieścili tak naprawdę też w pewnym procesie rodzinnym. Dlatego, jeżeli ja wychodzę z założenia jako praktyk, a jestem przede wszystkim praktykiem, że bez bliskich, bez rodzin, mądrych przewodników i mądrych dorosłych, tak naprawdę ten proces sięgania przez dzieci po narkotyki tak naprawdę jedynie może się tylko rozwijać. I spróbuję tutaj te tezy Państwu potwierdzić. A głównym takim moim założeniem spotkania dzisiaj z Państwem jest to, że wychodzę z założenia, że jesteście Państwo również praktykami, ludźmi, którzy spotykają się z drugim człowiekiem w różnych takich przestrzeniach, zarówno pracy zawodowej, jak i społecznej. I chciałabym Państwo wyposażyć w pewną wiedzę na temat właśnie zjawiska używania przez młodych ludzi dopalaczy i jakże to jest zjawisko, powiem tak, proszono mnie, żebym mówiła tak prosto do Państwa. Jest to zjawisko bardzo, bardzo niepokojące, jak i nieprzerażające. Śmiercionośne potwornie i oprócz tej wiedzy też mam taki kawałek w tych swoich tutaj prelekcji, żeby Państwu podpowiedzieć, jakie ewentualnie pierwsze kroki takie pomocowe można by było tym osobom uwikłanym w narkotyki zaproponować i zaproponować również ich rodzicom. Także, żeby ten wykład też był taki trochę bardziej dla Państwa praktyczny.
Także zaczynam. Trochę teorii jest, ale postaram się to mówić jak najbardziej dostępnym językiem dla Państwa. Sama nazwa. I teraz zwróćcie na to Państwo uwagę, bo ja szczerze mówiąc do tej pory, jak na to patrzę, to mam, że tak powiem, ciarki na rękach. Narkotyki projektowane. Design drugs. Narkotyki designerskie. Tak one są dzisiaj nazywane. To nie już jest hasło dopalacz. Coś, co się człowiekowi kojarzy z takim czymś przerażającym i złym. Designerskie narkotyki. I to jest ta rzeczywistość, która zaczyna w języku funkcjonować i przekładać się niestety na praktykę i doświadczenie. I do tego również pozwolę się w późniejszej części odwołać. Pracując na co dzień w poradni, rodzice przychodzą z problemami dzieci uzależnionymi od narkotyków. Bardzo często po 2-3 latach od momentu, kiedy te dzieci zaczęły te narkotyki brać. Zastanawiam się, dlaczego tak późno reagują. I muszę Państwu powiedzieć, że coraz częściej spotykam się, mimo że mamy XXI wiek i naprawdę duży dostęp wiedzy na temat zagrożeń i szczególnie niebezpieczeństwa związane z używaniem narkotyków, to ludzie dalej i społeczeństwo mają stereotypowe przekonania w ogóle o narkomanii. I tutaj chciałabym taki wstęp wam zrobić, bo słuchajcie, dalej narkomania jednak w takim przeciętnym polskim domu kojarzona jest przede wszystkim z tym, że no przecież narkomania to musi być dom, to musi być jakaś dysfunkcja. To przecież narkomanem nie może używać narkotyki, mieć problemu z narkotykami. Mój syn, który ma 17 lat i uczy się w liceum. Dalej jest jakieś takie bardzo mylne i bardzo niepokojące jednak mimo wszystko postrzeganie narkomanii jako choroby z pogranicza, dysfunkcji i patologii. A to już jest dawno nieprawda. To jest nieprawda. Ja szczerze wam powiem, jak mam około 200 rodzin rocznie w swojej poradni, to większość tych rodzin to nie są rodziny dysfunkcyjne. Wydawałoby się z punktu widzenia tak czysto ludzkiego, czy nawet z psychologicznego punktu widzenia, że to są rodziny nawet fajne. No to jak to jest, że te dzieci sięgają po narkotyki, rozchorowują się na bardzo niebezpieczną chorobę, no i stają się narkomanami? Obraz dzisiaj osoby uzależnionej jest zupełnie innym obrazem niż była jeszcze w latach 70. czy 80. Narkoman kojarzył nam się ze strzykawką, z jakimś środowiskiem bardzo ubogim, dysfunkcyjnym, a dzisiaj niestety z narkomanią muszą się mierzyć zwyczajne rodziny. Potem powiem, dlaczego też do tego się odwołuję, bo to, w jaki sposób my będziemy postrzegać współcześnie narkomanię, od tego też zależą też nasze reakcje i to, czy w miarę szybko zareagujemy i pomożemy młodemu człowiekowi. Skala zjawiska. To tak mówię w ogóle o tej narkomanii, więc króciutko, bo to jest mniej istotne, ale to też pokazuje jakby skalę. Chcę wam powiedzieć, że inicjacja z narkotykami przypada na mniej więcej 13-15 rok życia. Rzadko kiedy później się sięga po narkotyki. Inicjacja, czyli pierwsze spotkania, czyli pierwsze niestety próby zażywania narkotyków, najczęściej, mówię, przypadają na ten wiek. Około 30% młodych ludzi przyznaje się do kontaktu z narkotykami, że kiedykolwiek miała kontakt z narkotykami i że je użyła. Raz, dwa, ale kontakt miała. Nadużywanie narkotyków, czyli już mówię o takim chorobowym używaniu, dotyczy, kochani, około 25% populacji w wieku 15-17 lat. Słuchajcie, to jest co czwarty dom. To jest co czwarty dom, gdzie tam, gdzie jest młody człowiek, tam mogą być narkotyki, bo narkotyki są wszędzie tam, gdzie są młodzi ludzie. Bo to jest odbiorca dzisiaj, niestety. To tam trafiają
te narkotyki w największych ilościach. Ale ja nie mówię tego, żeby to oceniać czy promować, tylko niestety to jest taka rzeczywistość, z którą się na co dzień też w poradni muszę zderzać. Poza tym w opinii młodych ludzi niestety nadal istnieją takie przekonania, że używanie narkotyków nie jest problemem. Ale co jest najtrudniejsze dla mnie, pomimo że pracuję tam 20 parę lat, najtrudniejsze jest to, że coraz więcej młodych rodziców przychodzi, bo to są tacy rodzice w moim wieku, niektórzy młodsi. A my jesteśmy z pokolenia osób, gdzie już ten rynek narkotykowy był dostępny, jak byliśmy młodymi ludźmi, i ja mam wielu znajomych, którzy naprawdę są po wielu eksperymentach z narkotykami, byli nastolatkami. Dzisiaj są poważnymi, dorosłymi ludźmi, nie są chorzy na narkomanię, ale mają doświadczenia. I teraz coraz więcej rodziców też mi mówi, niestety, że kontakt z narkotykami dziecka to jeszcze nie jest koniec świata, Aga. A więc jakby w takim społecznym, powiedziałabym, przekazie coraz częściej słyszę, że Aga, no ale to naprawdę, no eksperymenty, no to przecież każdy może jak sobie eksperymentować. I to tak, wiesz, to niekoniecznie musi się być związane z czymś niebezpiecznym. Nie mam na to zgody, bo akurat w tym temacie jestem bardzo, mam takie dosyć poglądy, które są niezmienne, i dla mnie zawsze słowo narkotyk będzie się kojarzył z czymś złym, i choćbym, nie wiem, z którego pokolenia pewnie pochodziła, to tak będzie. Aczkolwiek coraz więcej rodziców tychże dzieci też ma zgodę, że niestety to dziecko od czasu do czasu, jak sobie weźmie czy przypali marihuanę, to nie ma w tym niestety nic złego. Wiecie, i znowu, ja nie mogę tego oceniać jako terapeuta. To jest taka rzeczywistość, z którą musimy się po prostu mierzyć. I bardzo często młodzież, jak i rodzice mówią mi, że wiesz, Aga, póki on używał te narkotyki tak od czasu do czasu, to jeszcze pół biedy. Wiesz, gorzej jak zaczynały ginąć nam pieniążki, wtedy kiedy przestał się uczyć, zaczynał mieć problemy, nie wiem, jakieś prawne, wtedy kiedy zaczął znikać nam z domu, czyli wtedy kiedy coś zaczęło się nagle bardzo niebezpiecznego dziać. Wtedy już ta narkomania i to używanie zaczęło być mniej akceptowalne. Dzielę się swoim takim doświadczeniem, bo w praktyce niestety to wygląda. Rodzina przychodzi bardzo często po pomoc. Wiecie kiedy? Właśnie wtedy, kiedy już naprawdę dużo rzeczy niepokojących zaczyna się z tym dzieckiem dziać. Czyli bardzo często jest to trzeci, czwarty rok od momentu użycia środka. Lecę dalej. A patrzcie, tak wam specjalnie takie zdjęcia i takie obrazy puszczam. To jest kampania amerykańska sprzed wielu, wielu lat. I to ja się z nią identyfikuję, że dla mnie każdy narkotyk to tak naprawdę jest bardzo silna i toksycznie działająca trucizna. No ale takie kampanie to u nas no niestety jeszcze dalej rzadkość. Środki inicjacyjne, czyli te narkotyki, które bierze młodzież najczęściej. Nie będę wam o nich mówić, bo musielibyśmy mieć tutaj pewnie ze 3 godziny. Ale mówimy o nikotynie, alkoholu, marihuanie, amfetaminie, lekach, różnych substancjach syntetycznych, które się specjalnie produkuje, tworzy dla człowieka. Leki typu Akodin, Tiokodin, które są dostępne zwyczajnie w świecie bez recepty w aptece. Sterydy anaboliczne. No i przechodzę do tych najważniejszych, na które mnie tutaj zaprosiliście, a mianowicie dopalacze. Także jest ich sporo, prawda? Młodzież niestety ma z czego wybierać i ten rynek narkotykowy jest dalej bardzo dostępny i bardzo szeroki i niestety, i to może wam się to nie spodobać, co ja powiem, ale coraz bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi. W związku z powyższym, że taka jest ta świadomość społeczna, na którą właśnie ona tak trochę nas może bulwersować, ale jest taki ten podział, dalej istnieje, że są narkotyki lekkie, miękkie, jakieś wolniej działające, narkotyki bezpieczniejsze. Czyli te podziały społeczne w takim, mówię, wymiarze społecznym one funkcjonują.
kiedy słyszę, Aga, wszyscy to robią prawie, no prawie, przecież wiemy, że nie wszyscy, bo 20% to nie wszyscy, prawda? Czyli 80% tego nie robi, ale to tak jakoś nakręca. To tylko, czyli takie bagatelizowanie, to tylko marihuana, kiedy słyszę to właśnie od czasu do czasu, wiesz, od czasu do czasu, wiesz, jeden raz nie zawsze, dwa razy nie wieczność. I wiecie, i tak w takiej rzeczywistości, kiedy zaczynamy rozważać i zajmować się tą tematyką, to musimy mieć też taką otwartość i świadomość, że niestety ci ludzie z taką świadomością do nas przyjdą. I my się z tą ich świadomością, taką, a nie inną, będziemy mierzyć. Nic bardziej mylnego, jeżeli chodzi o te miękkie i lekkie. Narkotyk to narkotyk. Narkotyk to środek, który uzależnia, zmienia świadomość, który powoduje szkody zdrowotne, w tym indukcję schorzeń psychicznych, a chroniczne jego używanie prowadzi do śmierci. To są cztery bardzo ważne cechy. Żeby dana substancja została wpisana na listę narkotyków, musi spełniać wszystkie te cztery cechy. Więc nam, słuchajcie, co w tym lekkiego? Co w tym miękkiego? Lekki może być piórko, miękki może być misiu do przytulenia, ale przecież nie narkotyki. A to jest teoria i to jest definicja. No i przechodzę do tego, co jest sedną sprawy. Nie będę wam dokładnie opisywać składów chemicznych, przecież tak zwanych tych designerskich nowych narkotyków, a którymi są dopalacze. Chciałabym zwrócić waszą jedynie uwagę na to, że to jest ta grupa tych substancji psychoaktywnych, które są wymyślane i robione w laboratoriach. Czyli to jest czysta chemia, one są po prostu produkowane. Produkowane na potrzeby sprzedaży. Bardzo często są to czysta chemia, czyli są to bardzo syntetyczne środki z domieszką różnych roślin, czyli naturalnych roślin występujących w przyrodzie, które mają działanie psychodeliczne czy halucynogenne. Na rynek wprowadza się te produkty jako produkty kolekcjonerskie, nie nadające się do spożycia. W ten sposób one były sprzedawane młodemu człowiekowi. Do ich produkcji stosuje się oczywiście najtańsze surowce. Tak naprawdę w takim składzie takiego dopalacza tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co jest, ponieważ one są w fatalnych warunkach produkowane, w najtańszym procesie produkcyjnym, oczywiście niekoniecznie przez specjalistów. W związku z powyższym tam może w takim narkotyku być dosłownie wszystko. Stąd też, potem to powiążę, jest tyle śmiertelnych przypadków ich używania. No i toksyczność oczywiście, przecież tak naprawdę, jeżeli tam nie wiadomo, co jest, no to jakby toksyczność i działanie tego narkotyku, kto na sobie sprawdza? No przede wszystkim ten, kto go zakupi i zażyje. Tak naprawdę nikt wcześniej przed tym człowiekiem nie wie tak naprawdę, jak ten narkotyk będzie działał. I teraz na pokrycie tych słów. Czysta chemia, laboratoria, środki farmakologiczne, które znajdują się w składzie tak zwanych narkotyków dopalaczy. Słuchajcie, ja nawet nie chcę tego wymieniać specjalnie. Ja wam tutaj tylko tak na przykładzie podałam. BZP to taki chemiczny związek, który jest stymulatorem, który pobudza i ma na przykład działanie bardzo podobne do amfetaminy, a jest czystą, wyprodukowaną chemią. PFMPP, słuchajcie, skrót. Słuchajcie, ja nawet nie będę próbować, bo nie jestem toksykologiem i nawet nie będę próbować przeczytać tej chemicznej nazwy. A substancja psychoaktywna, stymulująca, która powoduje bezsenność, niepokój, mdłości, okresową impotencję na przykład, rzadziej psychozy. Każda ta substancja, ta chemiczna, ma taki swój specyficzny sposób działania i będzie powodować różne objawy uboczne. J2H018, słuchajcie, taka substancja jest tam.
To tak troszeczkę jakbyśmy zastali, nie wiem, swoją babcię, która podlewa pomidory i od czasu do czasu popija sobie, że tak powiem, z tej buteleczki nawóz. Bo tam jest wszystko. No więc jak one mogą działać? No będą działać, potem wam to troszeczkę podpowiem i pokażę wam, jakie są objawy, bo to jest właśnie związane z tym, jaka chemia w danym dopalaczu się znajduje. No to, żeby było, dołożę wam, bardzo ważna substancja, która bardzo często znajduje się w dopalaczach, to jest mefedron. Bardzo niebezpieczna w niedużych ilościach, powoduje gonitwę myśli, euforię, pobudzenie, ale też, uwaga, powoduje paraliż układu nerwowego, jak jest w za dużych ilościach do tego dopalacza dodana. I jest bardzo śmiertelną substancją. Jak to mówię, producent się przeliczy i za dużo tego mefedronu tam wrzuci do tego narkotyku, to najprawdopodobniej ten użytkownik, który spożyje ten narkotyk, umrze po prostu. Nie będę naprawdę wam czytać takich szczegółów dotyczących tej chemii, bo ona nie jest tutaj tematem. Naprawdę, nawet też odsyłam państwa, ponieważ jest taka strona dopalacze przez Krajowe Biuro, też między innymi Przeciwdziałania Narkomanii prowadzona i tam naprawdę można sobie też dużo ciekawostek na ten temat poczytać. Ale w dopalaczach są również mieszanki i tutaj mój apel do państwa. Bardzo często słyszę od młodych ludzi, że te narkotyki, które są też w dopalaczach, te naturalne, są bezpieczne. Nawet słyszałam niejednokrotnie takie stwierdzenie, no wiesz, to jest dane od Boga. A ja sobie tak myślę, nie? No pewnie jakbyśmy poszli sobie do lasu, spotkali tam, znaleźlibyśmy jakiegoś tam muchomora czerwonego, to byśmy pewnie nie odważyli się go zjeść. No bo wszyscy wiemy, że muchomor czerwony jest bardzo toksyczny. Ale myślę sobie, że jak tego muchomora czerwonego nam sproszkują, ładnie zapakują, zwiążą z wstążeczką, nazwą to designerskim narkotykiem i jeszcze będzie to pachnieć, to jak myślicie? Pewnie kupią. A w tych mieszankach jest bardzo dużo różnych substancji, faktycznie pochodzenia naturalnego ze wszystkich części świata, tak naprawdę Azji, Meksyku, Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej. Na przykład szałwia wieszcza, która ma bardzo silnie działanie psychodeliczne. A słuchajcie, właśnie muchomor czerwony albo muchomor plamisty. Kratom, powój hawajski, liść bogów, tu tak zwana gorzka trawa, czy dzika gaga i to są bardzo często rośliny o działaniu halucynogennym. Rośnie w naturze. Więc jeszcze do tej chemii, jak nam wrzucą takie dziwy, słuchajcie, no to czego człowiek może się spodziewać? Jakiej reakcji organizmu? Zgon. No bo skądś te zgony się biorą, prawda? Co mówią dane i fakty, ale już na temat samych tych dopalaczowych historii, a mianowicie, no chwalą się badania, że jednak większość młodych ludzi, uczniów szkół ponadpodstawowych nie korzysta z substancji psychoaktywnych. Podaję, bo to jest źródłem są badania CBOS i Europejskiego Centrum Monitorowania Narkomanii, takie badania są przeprowadzane u nas w naszym kraju również. Ale spośród polskich nastolatków w wieku 15-16 lat aż 10% próbowało dopalacza. Czyli zobaczcie, jakie te dzieciaki mają potrzebę eksperymentowania i takiego silnego doświadczania czegoś. Zaraz do tego wrócę.
W samym 2017 roku średnio ile zatruć było w Polsce? Mniej więcej na 100 tysięcy mieszkańców 11 osób rocznie trafiało w wyniku zatruć do szpitali, na oddziały psychiatryczne, na oddziały toksykologii. Tylko w samym 2018 roku, mówimy o tym roku, i teraz sobie przypomnijcie, czerwiec, lipiec i kawałek sierpnia. W samym lipcu w województwie łódzkim w wyniku używania dopalaczy umarło 10 osób. Ale wracam do tego, żebyśmy jako praktycy, nauczyciele, wychowawcy, autorytety, popatrzyli na to też z takiego punktu widzenia, z takiego praktycznego punktu widzenia. Użytkownicy dopalaczy, ja ich dzielę na takie dwie grupy. Pierwsza grupa to są bardzo młodzi ludzie w wieku 12-14 lat. I to są tak zwane dzieciaki, no bo właśnie, takie zadałam trochę prowokujące pytanie. Czy to jest szaleństwo, czy to jest jakaś desperacja tych młodych ludzi? I ta pierwsza grupa tych 12-14-latków, to ja mówię, to jest taka grupa takich tych szalonych, z potrzebami doświadczania. To jest taka ich brawura, które sięgają po dopalacz, nawet nie, często nawet nie wiedząc, że sięgając po coś złego, bo mówię, to jest ładnie zapakowane, to ktoś tak niewinnie podał. I te przypadki zatruć dopalaczami dotyczą dzieci, które nie są stałymi użytkownikami narkotyków. Niekiedy to są jednorazowy ich kontakt z narkotykiem, akurat dopalaczem, i skutek jest tragiczny. Czyli to nie jest tak, że jak dziecko się zatruje dopalaczem, to że ono na pewno bierze narkotyki. Tak nie do końca musi być. Ale jest druga grupa użytkowników dopalaczy. A mianowicie, słuchajcie, to jest bardzo często ludzie między 19 a 25 rokiem życia, którzy dopalacze biorą z desperacji. Czyli wtedy, kiedy nie mają tych swoich narkotyków, albo ich na nie nie stać, albo już są tak silnie uzależnieni, że odurzają się czymkolwiek. I wtedy ta grupa użytkowników również sięga po dopalacze. Czyli to jest już ta grupa ludzi, którzy są chorzy już na uzależnienie. Czyli to też warto, żebyśmy my jako pedagodzy mieli też taką świadomość, żebyśmy wszystkich użytkowników dopalaczy nie wkładali jakby do jednego worka, że to muszą być bardzo chorzy ludzie. Tak nie do końca jest. W sensie mówię chorzy pod względem takim, mówię o chorobie, jaką jest uzależnienie po prostu. No i taki trochę, że tak powiem, coś, na co bardzo długo czekaliśmy i taki trochę wątek, który mam nadzieję trochę da nam więcej nadziei, to jest to, że wiemy, że 21 sierpnia tego roku weszły w życie zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. I teraz te wszystkie substancje, które będą trafiać na rynek, między innymi te, które są w dopalaczach, czyli substytuty, będą wpisywane znacznie szybciej na listę nielegalnych substancji, bo będzie się to odbywać za pomocą rozporządzenia. Wcześniej musiała być zmiana ustawy, żeby wpisać daną substancję. A wiecie, jak się ustawy, jak się tworzy, niekiedy i latami. Dzisiaj będzie wystarczyć tylko rozporządzenie i dana substancja natychmiast będzie trafiać na listę i natychmiast będzie ścigana, albo natychmiast osoby, które będą rozprowadzać tą substancję, będą, że tak powiem, podlegały karze, tak, jakby rozprowadzały narkotyki. Druga rzecz, co się zmieniło i też mnie to bardzo cieszy, dlatego że do tej pory, jeżeli te dzieciaki, osoby używające dopalacze trafiły do szpitala, trafiły na OIO, trafiły na toksykologię, to nie, te instytucje nie musiały zgłaszać zatruć. Rozumiecie, nie wszystkie zatrucia związane z używaniem dopalaczy były zgłaszane. Dzisiaj te instytucje wszystkie będą musiały zgłaszać te przypadki, będą musiały podawać, jakimi substancjami te dzieciaki się głównie zatruwają.
I w związku z powyższym będziemy mieli bardziej realny wgląd w to, jak tak naprawdę z tym te dopalacze, jakie substancje, w jakich miejscach, regionach w Polsce szczególnie są rozpowszechniane. Znaczy to nam da wiedzę, bo to oczywiście otworzy drogę też instytucjom, policji, prawda, sądom, prokuraturze do ścigania przestępczości. Do tej pory było to niemożliwe. I teraz działanie. No to jak oni sobie tak mówią, że to jest taki designerski narkotyk. No i zobaczcie teraz, co te designerskie narkotyki robią. Objawy mogą być proste. Nie są jakieś takie specjalnie niebezpieczne. Utrata apetytu, bezsenność, zaburzenia koordynacji, uwagi, pobudzenie, euforia, jakieś lęki nieduże, które mogą powodować, niepokój, który taki przechodzi w stany paranoidalne, czyli wpadają w taki rodzaj szału, nie po zażyciu takiego narkotyku, nie kontrolują własnych zachowań. Halucynacje, omamy, urojenia i stany depresyjne. A przede wszystkim te narkotyki wpływają w dużym mierze na indukcję schorzeń psychicznych. I wierzcie mi Państwo, jeżeli ja mam do czynienia w swojej poradni z 19-latkiem, rzadko który 19-latek, użytkownik narkotyków, nie jest po epizodach psychiatrycznych, bo jeżeli jest użytkownikiem narkotyków, to niestety, ale bardzo, ale to bardzo to zdrowie psychiczne podupada. Też te dzieciaki niejednokrotnie już w wieku 19 lat również są pacjentami niestety szpitali psychiatrycznych. Objawy zatrucia. I dlaczego ja wam chcę o tym powiedzieć, żebyśmy po prostu zwyczajnie w świecie reagowali? Kołatanie serca, nudności, konwulsje, problemy z oddychaniem, kołatanie serca, zachowania autodestrukcyjne, samookaleczenia, które mogą w trakcie jakby stanu odurzenia wystąpić. A zachowania o charakterze samobójczym. Te dzieciaki nie wiedzą wtedy, co robią, nie mają kontroli nad zachowaniami. Skurcze mięśniowe, zaburzenia termoregulacji, jest raz im zimno, raz ciepło, gorąco, rozbierają się. A zaburzenia krążenia, ale także i głęboka śpiączka, zatrzymanie akcji serca i niestety zażywanie śmiertelne, które jest, jak wcześniej powiedziałam, dosyć często występujące. Jeżeli to się nie skończy śmiercią, to szczerze wam powiem, taki stan mija po kilkunastu minutach. Takiego szału, takiego odurzenia. Mefedron łączony chyba z BZTP powoduje, że to są takie urojenia, które mogą się utrzymywać do 3 dób. Czyli dziecko po zażyciu jeszcze 3 doby może mieć stany na przykład lękowe albo jakieś halucynogenne, albo tak, czyli to są też środki, które mogą jakby działać też z opóźnieniem. A mówię wam to dlatego, że tak naprawdę pracujemy na co dzień z młodzieżą, mamy taki kontekst spotkań, przecież pracujemy w różnych środowiskach. I dlatego to, co ja uczę też nieraz na spotkaniach rodziców, to żebyśmy też umieli reagować w takich sytuacjach właśnie. Co robić tak naprawdę wtedy, kiedy wiemy, że dziecko używa dopalacza, albo już nie daj Boże, ktoś nam zgłosi albo da informację, bo będzie potrzebna pomoc takiemu dziecku. Dlatego krótka instrukcja, którą chciałabym, żebyście też tak sobie ją trochę zapamiętali, bo żebyśmy też rodzicom o tym mówili, że w takich sytuacjach trzeba natychmiast działać i młodym ludziom trzeba to też przekazywać. Jeżeli jesteś świadkiem, że ktoś jest pod wpływem dopalaczy, to przede wszystkim nie bój się wezwać pomocy. Jeżeli nie chcesz zadzwonić na policję, bo to wiecie co oni mówią, a ja nie będę konfidentem. Słuchajcie, i ten człowiek tam leży i umiera. A ja tak sobie mówię, Boże, no to zawołaj jakkolwiek dorosłego, nie wiem, sąsiada, tak? Powiedz jakiemuś dorosłemu, wezwij pomoc, nawet zadzwoń do rodzica, że coś się dzieje. Wezwij pomoc, nie zostawiaj tego człowieka. Druga rzecz, pilnuj i nie pozwól mu się nigdzie oddalić. 2, 3,
Możliwe, właśnie, wezwij dorosłego, ale też uwaga. I teraz o co też nas, o nas apelują i proszą, żebyśmy, jeżeli już naprawdę gdzieś tam mamy taki kontekst, czy tak sytuacyjnie gdzieś tam jesteśmy świadkami, to żeby te dzieciaki nie chowały tych substancji, tylko bardzo ważne jest dla pogotowia, jeżeli na przykład będą jakieś torebki, jakieś resztki tego narkotyku, żeby to pojechało do szpitala z pogotowiem. A wiecie dlaczego? Bo sprawdzą, co to jest za substancja i będą mogli wtedy uruchomić odpowiedni proces leczenia. O to was proszę. A jeżeli rodzic z jakiegoś powodu dowie się, że jego dziecko, nie wiem, wylądowało gdzieś na ojomie albo gdzieś jest w szpitalu na skutek zatrucia dopalaczem, to zachęcajmy tych rodziców, żeby trochę zrobili wywiad wśród znajomych, koleżanek. Ja to mówię nawet rodzicom, wiecie co ja mówię? Weź nawet przestrasz tą koleżankę, jak będziesz dzwonić, powiedz, słuchaj, ale jak mi nie powiesz, to moja córka może umrzeć. Naucz się mówić wprost, bo wiecie, niektórzy rodzice to tak potem, o właśnie, a nie chcą robić przykrości, albo to tak głupio, nie? Albo to koleżanki, a nie będą i tak mi nie powiedzą. Słuchajcie, jakieś takie podchody. Ja mówię, i potem, jak ta pomoc tym dzieciakom nie jest natychmiast udzielana, to po prostu one umierają. Więc miejmy odwagę, że już stajemy w takich okolicznościach, już nic nie jest ważne. To, że przyjedzie policja, to, że ktoś będzie musiał się tym zająć. Ratujemy tak naprawdę życie człowieka. I nie możemy się mówić, a nie, nie zrobię tego, żeby nie być konfidentem, bo jestem przyjacielem przecież tej młodzieży. Słuchajcie, nie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. I jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, niekiedy te dzieciaki faktycznie gdzieś tam trafiają, zatrują się tym narkotykiem i to mówię już ze swojej praktyki. A rodzice mi mówią tak, zdarzyło się. 2 lata temu córka trafiła do szpitala, była po zażyciu leków albo jakichś dopalaczy, ale wie pani, pojechała, no to ją tam odtruli, a potem, no właśnie, i ją wzięłam z tego szpitala. A ja tak sobie myślę. Przecież tak naprawdę zażycie narkotyku przez dziecko, czy to jest dopalacz, czy inne, to tak naprawdę już powinien być dla dorosłego sygnał, prawda? Że jednak to nie jest normatywne, że to dziecko, coś się dzieje i że, no i co? I ten szpital to takim ma być lekarstwem na co? Dlatego zachęcajmy rodziców, że jeżeli taki incydent występuje, to żeby skonsultowali z lekarzem i ja to jestem zwolenniczką, żeby te dzieci trafiały przynajmniej na parę tygodni na oddział psychiatrii, żeby tam psycholodzy i specjaliści ocenili przede wszystkim, czy to dziecko jest już jakkolwiek uzależnione od narkotyków, czy to były incydenty naprawdę jakieś tam sporadyczne i to faktycznie był incydent zatrucia, a to dziecko być może ma jakieś kłopoty psychologiczne. Także zdiagnozujmy to dziecko, ale uwaga, na tym się sprawa nie skończy, bo to dziecko musi wrócić do domu i ja jestem zwolennikiem i zawsze mówię to rodzicom, jestem zwolennikiem, pilnujcie jeszcze to dziecko przez jakiś czas, bo to, że to dziecko było tydzień na ojomie, potem było miesiąc w szpitalu psychiatrycznym, to jeszcze też niczego może nie zmienić tak naprawdę. Dlatego tutaj wam podpowiadam, egzekwowanie dalszej terapii i całkowitej abstynencji od dziecka. I tu mówię wam jako praktyk. Słuchajcie, jeżeli rodzic potem nie dopilnuje, jakoś nie przeprowadzi przez ten proces tego dziecka, nie dopilnuje, nie wprowadzi jakichś nowych zasad, zasady abstynencji do domu, sam nie zacznie się troszeczkę, bo wiecie, ja to mówię zawsze rodzicom, wiesz, wy tutaj trafiliście do poradni, ale tak trochę jakby was dziecko wydelegowało. Czyli coś się dzieje nie tak. Może warto by było się sobie trochę przyjrzeć, swojej roli wychowawczej jako rodzica. Nie zostawiajcie tak tylko tego i nie zamykajcie na procesie diagnozy, bo diagnozy nie leczą. Muszę wam powiedzieć, że bardzo żywo reagują rodzice, jak to mówię, ale jest w tym dużo prawdy. Badajcie trzeźwość tego dziecka. Skoncentrujcie na nim swoją uwagę. I jeszcze jedną rzecz, jaką im mówię. I mówię też do was, bo przecież mamy rodziny, mamy dzieci. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli to dziecko jednak dalej będzie łamać abstynencję, to bądźmy gotowi, że być może ten proces terapii dziecka jednak się będzie musiał wydłużyć.
a średni proces terapii dziecka używającego narkotyki trwa 2-3 lata. A nie kończy się na interwencji psychiatrycznej. I to mówię wam jako praktyk. I choćby mnie tutaj nie wiem, jak psychiatrzy atakowali, to wiem, co mówię. Wielu rodziców na interwencjach skończyło, a po 2-3 latach i tak do mnie do poradni z powrotem wrócili. To takie obrazy wam wrzucam, a ocena, krytyka zachowań ludzkich, etyka i wielowymiarowość w pomaganiu. I tutaj odzywam się we mnie taki duch terapii bardziej do was. A jeżeli faktycznie, a mamy przecież różne środowiska młodych ludzi wokół siebie, jeżeli gdzieś tam postrzegamy i chcemy się zająć jakąś tam tematyką pomagania, a jednak ta narkomania no, zbiera żniwa, to tak sobie myślę, że warto jest, i to ja jako terapeuta sobie zawsze zadaję takie pytania. Ja mam dużą wyrozumiałość mimo wszystko do tych ludzi młodych, wiecie, bo ja inaczej nie mogłabym tego robić. Ja wiem, że oni to robią to, oni się udurzają, ponieważ to nie jest tak, że to nie jest wytłumaczalne dlaczego. I myślę sobie, że to jest taki aspekt też ważny dla terapii późniejszych tych dzieci. A kiedy rozważam, dlaczego ja pomagam tym rodzinom i tak, dlaczego ja tak bardzo skupiam się przede wszystkim na rozmowie z rodzicami, że tak naprawdę powinien być może zmienić ich stosunek do dziecka, ich kontekst wychowawczy, że może powinni więcej jemu zająć czasu, albo powinni być bardziej konsekwentni gdzieś tam w wychowywaniu, bo wychowywanie to przecież jest bardzo trudna sprawa. Wychowywanie, a bycie przyjacielem dziecka to są dwie różne rzeczy. Jak ja zaczęłam wychowywać swojego 16-latka, to było bardzo niefajnie w moim domu. A, bo to tak jest. To jest najtrudniejsza rzecz, jaką mamy do zrobienia w życiu, jako rodzice. I chcę wam powiedzieć w związku z tym, że tak sobie zakładam, jako człowiek, który pracuje z tymi rodzinami. Moim zadaniem jest tak, że jak ja już ich tak biorę do tego gabinetu, to jak to dziecko pójdzie sobie w terapię, to ja chciałabym oddać temu dziecku rodziców, którzy będą dla nich mądrymi przewodnikami w życiu. Czyli moim zadaniem jest też praca z tymi rodzicami. I to jest dla mnie ta wielowymiarowość, że ja nie tylko patrzę na samego uzależnionego, ale też kontekst wokół. Tak jest. A tu myślę sobie, tak sobie też tak trochę bardziej pytań zadałam, że kiedy mówię o tej chorobie, mówię o tym zjawisku odurzania się, to pierwsze, no, mamy do czynienia z istotą ludzką i tym człowiekiem, czyli czymś, przecież tak naprawdę człowiekiem, który jest myślą przewodnią tego waszego spotkania tutaj dwudniowego. Że z jednej strony człowiek zagubiony, ale też jest zorganizowany zarazem. No, że takie narkotyki sobie zorganizować, no to jest nie lada sztuka, prawda? Oddalony od ideałów, a z drugiej strony tak bardzo wierzący, że da sobie radę. I tak naprawdę choroba wielu sprzeczności, antagonizmów, i jak się będziemy tym zajmować, to warto naprawdę mocno wiedzę się też w tym temacie wyposażyć. Rozwijająca się choroba, postępująca, słuchajcie, i może zabrzmi okrutnie, ale zakaźna. Te dzieciaki nie robią tego same. Te dzieciaki, żeby się odurzać, muszą mieć do tego towarzystwo. No więc jak robi to Arek, za chwilę będzie to robić Basia i Krysia, a jak robi to Basia, Arek, Krysia, to za chwilę do nich dołączę Zdzisiu. Nawracająca, ale całe szczęście, można ją leczyć. I przede wszystkim jest chorobą wyboru. I dla nas, jako dla pomagających osób, taka nuta mojej myśli terapeutycznej. Skoro wybrali, żeby się odurzać, to myślę sobie, że równie dobrze mogą wybrać w drugą stronę, nie? Żeby przestać to robić. I to jest jakby, to jest bardzo trudne, ale jest do zrobienia. Także tyle z takiego mojego wykładu, żebyście mieli taki większy ogląd. Temat jest trudny, ale myślę sobie, życzę wam, żebyście umieli się go podejmować i żebyście wnieśli w tym temacie jak najwięcej pomocy. Także dziękuję wam ślicznie. Bardzo serdecznie dziękujemy za to wystąpienie. Ja tylko pragnę krótko nadmienić, że w ramach wspomnianego przeze mnie uprzednio projektu
który realizuje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Masz jedno życie, stop dopalaczom, został również ogłoszony konkurs. Konkurs, który jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, a polega na stworzeniu 2-4-minutowej etiudy filmowej, która właśnie w jakiś sposób prezentowałaby ten temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z dopalaczy.